Po tej informacji, jak Craig Wright pokazał, albo próbował przynajmniej udowodnić, jak wierzy w Bitcoina, czyli jeżeli to zadziała, to możemy zmienić świat bardziej niż internet, Ira odpisuje do Craiga Wrighta, to jest 23 kwietnia 2014 roku, czy można by sprzedać tylko jeden rok udziałów i zatrzymać resztę. Tutaj jakby widzicie, cały czas jest mowa o kasa, 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 a z drugiej strony jest wiara, wiara, wiara. I tak to się odbija pomiędzy tymi dwiema osobami, więc Craig Wright do Iry przygotuje arkusz kalkulacyjny, który pozwala zobaczyć wpływ przyjmowania pieniędzy wcześniej i później, ok, kwoty roczne 500 tysięcy, 1 milion, 4 miliony. Ira do Craiga Wrighta, tak, dziękuję. Craig Wright do Iry, będziesz miał to rano. Ira do Craiga Wrighta, w porządku, dzięki za wyjaśnienie. Dalej mamy wezwanie Craiga Wrighta do Iry. Ira, kiedy zaproponowałem, że powiem ci wszystko i zaangażuję cię, to było na poważnie. Poinformowałem prawnika, adwokata, że możesz o wszystko zapytać. Mam na myśli nie tylko półprawdy, ale wszystko. Ira do Craiga Wrighta, lepiej się prześpię, jest 5:30 rano. Craig Wright odpisuje Irze: w ciągu 2 lat planujemy wprowadzić firmę na giełdę. Tak, kredyty na badania i rozwój wynoszą około 30 miliardów w ciągu najbliższych 3 lat. To jest zablokowane. Oprogramowanie ma wartość jako zasób, ale do czego by służyło? Mam aprobatę, zaawansowałem ustalenia dotyczące finansowania i tym podobnych. Wszystkie informacje, jeśli chodzi o to, co chciałby zrobić Dave, cóż, to był jego pomysł, abyśmy skrystalizowali część tego. Najwcześniej w październiku tego roku to zwrot w wysokości 10 miliardów. Jeśli myślisz, że nie chciałem, abyś był częścią tego, nie masz pojęcia, jak bardzo zależało mi na Dave'ie. Jeśli chcesz nie być tego częścią, to niech tak będzie. Jesteś bratem Dave'a, a nie Dave. Dave i ja wolelibyśmy mieć pełnomocnika Dave'a, ale nie jesteś Dave'em i nikt nie może się tym zająć. To powiedziawszy, zwroty przyniosą ci 4 miliardy dolarów rocznie przez następne 3 lata. Jeśli tylko tego chcesz, to nie ma znaczenia, co dzieje się na świecie BTC. Andrew może dać ci na dobre wyobrażenie o historii. Problemy, z którymi się zmierzyliśmy, dotarły do wiedzy o tym, kim byliśmy. Urząd Skarbowy wie, że Dave i ja pracujemy nad tym od 2008 roku. W przyszłym tygodniu, wtorek, biorę udział w sesji, aby pomóc osobom z wyższego szczebla komisji, komisarza w sprawach podatkowych. Biuro pogodziło się z Bitcoinem. Zostałem wleczony przez policję federalną, aby ich uczyć. Oprogramowanie, które Dave zaktualizował i które przeniosłem z powrotem do naszej firmy i jest nasze, ponieważ jesteś spadkobiercą Dave'a. Zostało to przeprowadzone przy zerowym podatku. Wszystko jest zgodne z prawem. Zasadniczo GST anuluje, ponieważ jest to międzynarodowy transfer. W oprogramowaniu do WNK, do Coinex mają całkowity dług z tytułu podatku. GST należny w wysokości 53,7 miliona. Firma otrzyma zwrot w wysokości 3,7 miliona, a przychody netto to zerowy podatek. To, co może zrobić Urząd Skarbowy, to skorzystać z tego i zatrzymać płatności w firmie. Próbują szukać, chcą informacji, do których posiadania nie są prawnie upoważnieni. Do tej pory sfabrykowali dokumenty i zostali złapani. Wykorzystywali półprawdę, aby wydawało się, że coś jest nie tak. Jeden z problemów jest to, że będziemy reinwestować wszystko. Liczy się to, że robiąc to, możemy coś stworzyć. Wyślę ci harmonogram wydarzeń w ten weekend. Nie wiem, jakie są twoje poglądy, ale dowiesz się więcej o Dave'ie. Nadal dużo się interesuje kasynami, sportem, zakładami bukmacherskimi i innymi firmami hazardowymi. Niektóre z nich nie są tak naprawdę legalne w Stanach Zjednoczonych, stąd znajdują się w Panamie. Wiele z tej tajemnicy wynika z faktu, że rząd Stanów Zjednoczonych również zamknąłby to, co zrobiliśmy, gdyby mógł to zrobić. Byłby świetnym pretekstem do zabicia Bitcoina. Chodzi o to, że opłacam rachunki, w ogóle nie uprawiam hazardu, ale chłopaki, którzy prowadzą te strony, dobrze płacą. A my potrzebowaliśmy funduszy. Dave wziął 2 miliony linii kodu, który miał w 2010 roku i przekształcił je w udokumentowany zestaw ponad 6 milionów linii kodu. Wysłali już analizę oprogramowania. Mówiłem ci, że odpowiem ci na wszystko, ale być może nadeszła pora, żebym wszystko ci opowiedział. Craig Wright do Iry. Craig Wright przesyła chronologię swojej aktywności i transakcji. Dalej, 1 maja 2014 roku Asomer wysyła maila do Iry. Drogi Iro, zgodnie z prośbą i wyłącznie po to, aby ci pomóc, przygotowałem wstępne odpowiedzi na zastrzeżenia ogłoszone przez ATO. Oczywiście będziesz musiał sprawdzić, czy te informacje odzwierciedlają twoje zrozumienie i wiedzę. Przygotowałem się je na podstawie mojej wiedzy, ale są to przypuszczenia, które trzeba będzie sprawdzić. Chętnie omówię je z tobą podczas spotkania. Pozdrowienia. Ira odpowiada do Asomera: jak mam odpowiedzieć na ich ostatnie zapytanie? Załączam również dokument, który niedawno został złożony w Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych Inwestycji ASIC przez Craiga Wrighta. Sugeruje on, że nabyłeś akcję o wartości 10 i 500 tysięcy dolarów CoinEx australijskiej firmy. Czy wiedziałeś o tym? A jeśli tak, to w jakiej formie opłaciłeś ten kapitał zakładowy?
Asomer do Air wyjaśnia. Jak rozumiem, były to akcje założycielskie, które były w posiadaniu doktora Wrighta w imieniu interesu zmarłego Dave'a Claymana w biznesie. W związku z tym zostały przeniesione na ciebie jako wykonawcę majątku. Jestem szczęśliwy, że doktor Wright poprawił mnie, jeśli tak nie jest. W związku z tym sugerowałem, aby w e-mailu motywacyjnym do ATO można było podać: szanowny panie Miller, w załączeniu przesyłam list z odpowiedziami na pytania z 15 kwietnia. Zwracam uwagę, że w późniejszym czasie zapytał pan o dalsze pytania dotyczące akcji wyemitowanych do mnie z australijskiej firmy CoinExch Pty Ltd. Rozumiem, dr Wright, że te akcje stanowią interes mojego zmarłego brata w działalności doktora Wrighta i zostały mi przekazane jako wykonawca swojego majątku. W związku z tym wiedziałem o przeniesieniu akcji, nie dokonałem jednak żadnej zapłaty za te akcje. Dalej mamy e-mail z App Store do Dave'a. Komunikat ze skrzynki pocztowej miała być odnotowana w dniu 11 marca 2014 roku. A dalej mamy ATO do Craiga Wrighta z 15 lipca 2014 roku. Wiadomość od Celeste Salem, która nie istnieje w systemie ATO. 8 maja 2014 za to mamy też informację od P-Page'a do Airy. Hej Aira, nie ma problemu, dam im znać, kiedy mówisz skomplikowane, masz na myśli, że znalazłeś więcej informacji. Wszystkich nas najbardziej interesuje, czy wiadomość jest prawdziwa. Poprosiłem Craiga o więcej informacji, ale nie jest zbyt rozmowny. Odmawia przedstawienia jakichkolwiek danych, które mogłyby doprowadzić mnie do przekonania, że to, co mówi, jest prawdą. Dalej P-Page do Airy, czyli przyjaciel, można powiedzieć Airy i Dave'a. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli odnowić tę skrzynkę pocztową, więc chciałem sprawdzić, czy chcesz ją przejąć. Daj mi znać, jeśli to zrobisz, a będę mógł się tam z tobą spotkać i przekazać ci ją. W innym przypadku nie odnawiam jej. Aira do P-Page odpisuje: hej Patryk, myślę, że nie ma potrzeby odnawiania skrzynki pocztowej. Jak dotąd nic nie wyszło z bitcoinów, w tej historii jest o wiele więcej. Jest ona skomplikowana. Mam nadzieję, że któregoś dnia, jeśli cokolwiek z tego wyjdzie, dopilnuję, żebyście to dostali. Aira do Craiga Wrighta. Pomyślałem, że podzielę się tym wspomnieniem Dave'a, które miałem. Nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek mówili mi słowo o bitcoinie, ale mam wspomnienie, w którym myślę, że powiedział mi, że nad tym pracuje. Myślę, że po raz pierwszy spotkał moją córkę. Zaczęliśmy rozmawiać o sukcesie Facebooka i zapytałem go, czy pracuje nad czymś ciekawym. Powiedział mi, że tworzy własne pieniądze. Powiedziałem, jak to? Czy robisz fałszywe pieniądze? Pomyślałem, że może coś knuje. A potem powiedział, że to pieniądze cyfrowe i otworzył portfel, żeby pokazać mi coś w rodzaju wizytówki z logo, ale nie mógł go znaleźć, więc myślę, że po prostu nabazgrał go na odwrocie karty B z liniami w poprzek. Powiedział też, że wykonuje jakąś pracę z bogatym obcokrajowcem. Zapytałem go, jak bogaty jest ten facet. Powiedział, że nie jest super bogaty, ale posiada pewne nieruchomości. Potem powiedział coś o obcym facecie, którego nie pamiętam. Odpowiedziałem mu, mówiąc, dlaczego nie jesteś partnerem tego faceta. Mając twój umysł i jego pieniądze, moglibyście stworzyć kolejną wielką rzecz, taką jak Facebook. Rzucił mi puste spojrzenie i zamilkł, co wydawało mi się niezwykle. I Dave przestał mówić. Może nie chciał od razu mówić, że jesteście już partnerami. W każdym razie to jedyny raz, kiedy pamiętam, kiedy wspominał mi o tych rzeczach. Zastanawiałem się, czy wiesz, że kiedykolwiek drukowano jakiekolwiek wizytówki z logo Bitcoina. Nigdy nie znalazłem niczego w jego rzeczach. Nie widziałem, czy otwierał swój portfel, aby pokazać mi wizytówkę Bitcoina, czy po prostu chciał złapać istniejącą kartę, aby narysować logo z tyłu. Craig Wright odpisuje do Airy: zrobiliśmy partnera. Posiadłości nie były wspaniałe, ale bardzo mi się podobały. W sumie miałem kilka ranch dla bydła i farmy w Port Macquarie. Cudowną plażę, ale słabo rozwinięte w przeciwieństwie do Florydy. W sumie około 550 akrów. Będę musiał zobaczyć, co uda mi się wykopać. Stare logo Bitcoina, które zrobiliśmy, nie jest już używane. Mam gdzieś kopię. Niektóre z problemów, z którymi wciąż mamy do czynienia, wynikają z tego, że ludzie zakładają, że zarabianie pieniędzy musi być fałszywe lub w sposób nielegalny. Więcej w przyszłości. Obejrzałeś moje wideo o Dave'ie. W przeszłości David Clayman był moim najlepszym przyjacielem i partnerem biznesowym. Zmarł w tamtym roku, ale ponieważ znałem go od lat 90, mamy wiele wspólnych sekretów. Uyen, który jest razem ze mną, był dyrektorem kilku firm, jest przyjaciółką, która znała wiele rzeczy, ale jest w USA. Jest trochę młoda. Byłem badaczem bezpieczeństwa, ekspertem medycyny sądowej, researchem. Zajmowałem się już od dawna. Jestem recenzentem bezpieczeństwa i reptografem, który zajmuje się iVote. Ta praca jest zabezpieczeniem systemu głosowania online NSW. Zbudowałem i przetestowałem również systemy bezpieczeństwa dla Playboya, wielu kasyn i banków. Tym właśnie byłem. Potrzebuję osoby, która może być moim sekretem, znać sekrety, które mam i być lustrem, którego potrzebuję. Chcę się dzielić, obserwować reakcje i widzieć, co robię. Takiego, którego mogę opowiedzieć o swoich planach, zobaczyć, jak to powiem. Widziałem cię wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że jesteś tym, czego tu potrzebuję. Masz rację, będąc moim lustrem i upewniając się, że jesteś odbiciem, którym chcę być i nie tracić z oczu moich celów. Napiszę jutro. Dalej mamy M7 do
Craiga Wrighta, który odpisuje: wiesz, że nie jestem wystarczająco stabilny psychicznie, aby grać w tego typu gry, więc po co się bawisz ze mną? Wiem, że jestem zabawny, ale w gruncie rzeczy jestem po prostu bardzo słodki. Powinieneś znaleźć kogoś, kto jest bardzo oderwany. Nie karmię już tej części mnie. Dalej Craig Wright, mamy zeznanie NSW Police Force z 1 czerwca 2014 roku. Dave'a poznałem w 1998-99. Byliśmy członkami HTCC. Pomysł, który został wymyślony przez Davida i mnie, polegał na stworzeniu systemu, który zintegrowałby oprogramowanie do kontroli nadzoru i akwizycji danych, SCADA oraz giełdy bitcoinów. Systemy SCADA zawierają komponenty sprzętowe i programowe. Oprogramowanie gromadzi dane w czasie rzeczywistym ze zdalnych lokalizacji i przekazuje do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA. Komputer następnie przetwarza dane i przedstawia je w odpowiednim czasie. Dane te można następnie wykorzystać do kontroli sprzętu i warunków. Wyjaśniłem, że SCADA jest obecnie stosowana w elektrowniach, rafinacji ropy i gazu, telekomunikacji, transporcie oraz kontroli ścieków i wody. Poinformowałem go, że Siemens ma system SCADA, podobnie jak wielu innych górników, takich jak BHP. Powiedziałem też Markowi Ferrier, że problem progu dla Davida i mnie polega na uzyskaniu dostępu do oprogramowania SCADA. Nie chcieliśmy kontaktować się bezpośrednio z firmą Siemens, ponieważ zamierzaliśmy przejrzeć oprogramowanie, które pomoże nam w pisaniu własnych programów. Wiedzieliśmy, że Siemens na to nie pozwoli. Po zdobyciu oprogramowania Siemensa zapytałem Marka, czy mógłby również zdobyć oprogramowanie bankowe. System zaproponowany przez Davida i mnie, który miał być obsługiwany przez CoinExchange Pty Ltd., miał na celu zintegrowanie wymiany Bitcoina z oprogramowaniem SCADA w połowie maja 2013 roku. Rozmawiałem telefonicznie z Markiem, powiedział mi, że ma kontakty w grupie Dalach Arbaraka, które mogą sprzedawać mi oprogramowanie bankowe. Poruszył też pomysł, że oprócz umowy na zakup oprogramowania Siemens i Arbaraka kupię trochę złota. Pomiędzy 17, 23, 5, 2013 roku rozmawiałem z Markiem na Skype'ie. Po tej rozmowie dałem Markowi dostęp do portfela Bitcoina, aby mógł zobaczyć wartość Bitcoina, który posiadam. Portfel Bitcoina to zestaw kluczy kryptograficznych, które mają dostęp do księgi, a tym samym do wartości zapisanego salda Bitcoina. Dołączono osobny dokument, który wyjaśnia Bitcoin portfele. W momencie prowadzenia tej rozmowy wartość Bitcoina wynosiła około 120-140 dolarów za Bitcoina. Byłem podekscytowany perspektywą zdobycia oprogramowania Siemensa i oprogramowania Arbaraka, o którym powiedziałem mu, że jestem gotów dać około 50% mojego portfela Bitcoina. W maju 2013 roku mój portfel Bitcoina byłby wart około 100 milionów dolarów. Byłem przekonany, że Mark złożył tę ofertę Albarace, który powiedział, że mogą dać mi więcej platform i modułów oprogramowania, jeśli zaoferuję więcej pieniędzy. Byłem podekscytowany tą perspektywą i zaoferowałem więcej bitcoinów. Nie zastanawiałem się, w jaki sposób bitcoin zostanie podzielony między Siemens i Albaraka. To mnie nie interesowało. I to jest oczywiście zeznanie ze sprawy oszustwa. E-mail dalej. Key Unger wysyła mail do Craiga Wrighta. Cześć Craig, przepraszam za spóźnioną odpowiedź na informacje dotyczące wyciągu, to było szalone i co tydzień powtarzałem twoje oświadczenie, ale w ogóle o tobie nie zapomniałem. W tym tygodniu publikuję raport, aby uzyskać pomoc od NSW, Fraud Squad, który jest w stanie uzyskać więcej informacji na temat Bitcoina i mam nadzieję, że uda mi się to przyspieszyć. Załączam kopię twojego oświadczenia, abyś mógł rzucić okiem, zobaczysz część na czerwono, na które poproszę cię, abyś odpowiedział, odesłał do mnie bez pośpiechu, albo może to z raportem, który wyślę do oddziału do spraw oszustw. Jeśli chcesz coś dodać, daj mi znać. Dalej mamy Craiga Wrighta do Key Angera. Key Anger to jest policjantka, część pierwsza. Craig Wright, pan Ferrier nadal dzwoni do mojej żony i innych osób, chce zawrzeć umowę. Jakiej rady możesz udzielić? Key Unger do Craiga Wrighta, dziękuję za złożenie oświadczenia w odniesieniu do porad, których mogę państwu udzielić. Nie mogę udzielać prawnych porad dotyczących pana Ferriera. W związku z prowadzonym przez nas obecnie śledztwem, twoi prawnicy będą najlepszą opcją, aby zasięgnąć porady. Śledztwo nadal trwa, a kiedy wyślesz mi swoje oświadczenie, możemy umówić się na spotkanie. Przyniesie mi wszystkie załączniki i uzupełnicie oświadczenia. Craig Wright do Ramony wysyła maila 4 lutego 2015 roku. Wysłanie treści z wiadomości M. Hardy z dnia 27 stycznia 2014. M. Stevens do Craiga Wrighta. Mam tutaj livestream w aktach sprawy. M. Stevens do Craiga Wrighta, też link z Medium. A no i potem mamy pismo Airy do Departamentu Skarbu z 18 czerwca 2015 roku. W imieniu Airy. Aira jest bratem Davida. Miał ograniczony kontakt i wiedzę osobistą na temat finansów Davida i jego sprawami przede wszystkim przed 1 stycznia 2012 i do daty śmierci Dave'a 26 kwietnia 2013.
Dave spędził większość czasu w szpitalu, w VA, w Miami, w latach, kiedy Ira nigdy go nie widział w szpitalu. Mógł kiedyś widzieć Davida, kiedy David wyszedł ze szpitala, Ira nigdy nie rozmawiał z nimi o sprawach finansowych Davida i nigdy nie był świadomy. Wiedział tylko, że David miał problemy finansowe i miał ograniczone zasoby. Załączam kopię testamentu Davida, który został złożony w sądzie zgodnie z wymaganiami. Jedyne dokumenty spadkowe, które zostały sporządzone zgodnie z prawem stanu Floryda, miały na celu zwrot kosztów ojca Davida o odszkodowanie za pogrzeb. Nie było żadnego formalnego postępowania spadkowego. Po sprowadzeniu dokumentacji David był głęboko zadłużony. Miał niespłacone kredyty hipoteczne i zastawy na jego dom, które przekraczyły jego potencjalne aktywa. W odniesieniu do wszelkich kontaktów z doktorem Craigiem Stevenem Wrightem, jedyna informacja, jaką posiada Ira, to informacje przekazane przez doktora Wrighta. Nigdy nie słyszał o doktorze Wright od Davida, nie znaleziono nic w dokumentach Dave'a, co wskazywało na doktora Wrighta, bitcoiny lub jakiekolwiek inne transakcje biznesowe, które mógł mieć z doktorem Wrightem. Jedyne wskazania, że zawarłby jakiekolwiek umowy między Davidem a doktorem Wrightem lub WNK LLC zostałyby mu przekazane przez doktora Wrighta. Proszę zrozumieć stanowisko Iry, on jest wykonawcą majątku Davida, został wyznaczony jako osobisty przedstawiciel, ani nastąpi spadek, ani go nie otworzył majątku. Powodem, dla którego żadna nieruchomość nie została otwarta, jest to, że w tamtym czasie posiadano informację, że David miał tylko długi, posiadłość wiejską, która została obciążona hipoteką przekraczającą jego godziwą wartość rynkową. Miał również zaległe zobowiązania wobec Stowarzyszenia Właścicieli Domów. Więc tutaj mamy Ayrę z Departamentem Skarbu, który odpowiada na te pytania, które były wcześniejsze podpowiedzi od też doktora Wrighta, jak ma na nie odpowiedzieć.